Znaczy składa się obietnice. Ja bym chciał usłyszeć od Państwa po jednej obietnicy, którą w ciągu 4 lat spełnicie i którą ja będę mógł za 4 lata sprawdzić, powiedzieć. Pani profesor, sprawdzam, czy Pani to, co Pani obiecała, jedną obietnicę, jedną sztukę. Co Pani zrobi i na pewno za 4 lata usłyszę, tak, zostało to zrobione, mogę postawić. Na pewno wrócę do opieki zdrowotnej dla seniorów i będę organizowała dla starszych ludzi to, co dzisiaj im brakuje. Kolejki do lekarzy, brak opieki geriatrycznej, dziennych domów opieki dla osób starszych, domowej opieki. To wszystko jest bardzo ważne i na tym się skoncentruję i to na pewno zrealizuję. Podobnie jak inne obietnice dla osób starszych, aktywizacja, wolontariat, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Czyli to wszystko zdrowotny program i społeczny program dla seniorów. Pan Kadyr Golek. Ja powiem panu redaktorowi, który mnie chce złapać za słowo, i państwu to, co mówiłem dzisiaj dziesiątko ludzi w Piotrowicach, i to jest dla mnie jeszcze ważniejsze, z całym szacunkiem dla pana redaktora, że to oni mnie złapali za słowo. W ciągu 4 lat sprawimy, że tramwaj nie będzie kończył się na pętli w Brynowie, ale dojedzie do Piotrowic w rejon osiedla Odrodzenia. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja rozpoczynając starania o fotel prezydenta miasta, stworzyłem program, który jest umową z mieszkańcami, 10-punktową, którą podpisałem i publicznie powiedziałem, że z tych 10 punktów pozwolę się rozliczyć pod koniec kadencji, czyli za 4 lata. Panie prezydencie, ja potrzebuję jedną sztukę. To są 10 ważnych elementów, które należy... Nie wystarczy, że pan zrealizuje jedną z tych 10, proszę powiedzieć, która jest dla pana priorytetowa i którą za 4 lata będę mógł sprawdzić. Ze względu na to, że wszyscy, jak jeden mąż tutaj siedzący, jesteśmy za poprawą jakości życia w mieście, to chciałbym zrealizować 3 baseny w naszym mieście pływackie, 25-metrowe z mini strefą spa. Dziękuję. Tak, trudno wybrać jedno, bo miasto ma kilka ważnych spraw. Króciutko, zwiększa prestiż miasta, niewątpliwie. TUF, banki i partnerstwo publiczno-prywatne, to niewątpliwie będzie zrealizowane. Aha, i parkingi w centrum, na pewno. Dziękuję. O 5. Proszę bardzo. Gdybym został prezydentem, zmieniłbym to, co mnie dziś denerwuje. Jako ekonomista nie mogę ani przykładów, ani cyfr podawać, bo do tego są potrzebne grona profesjonalistów. Ale porządek na naszych ulicach i na naszym rynku to nie są inwestycje milionowe. Można to osiągnąć, tylko prezydent poprzez swoje służby ma być bardziej efektywny. Może trzeba spowodować, żeby właściciele sklepów, kawiarni byli współudziałowcami porządkowania ulic, na których mają swoje ogródeczki. To jest piękne. A może trzeba kupić trawę zieloną i rozwinąć na całej długości deptaka. A czemu nie? U siebie w domu to zrobiłem. To nie jest duży koszt. A to, co nie jest dużym kosztem, można zrobić, nie tylko obiecać. Pan Marek Szczepowski. Panie redaktorze, drodzy państwo, najtrudniej jest odpowiadać na pytanie, w którym autor pytania zaprasza mnie do powiedzenia o jednej inwestycji, a ja myślę co najmniej o dwóch. I to o dwóch obszarach. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że mieszczą się one też w odpowiedziach, które udzielili moi przedmówcy. No mam ten problem, że odpowiadam później. W związku z tym powiem państwu tak. Pierwsza rzecz to usprawnię transport publiczny z południowych dzielnic Katowic do centrum miasta, ale nie wiem, czy o tramwaj, czy o inny środek, który będzie wynikał ze strategii, którą muszą przygotować specjaliści, a którą uchwała Rady Miasta zobowiązała przyszłego prezydenta. To jest punkt pierwszy. Druga rzecz, to jest prozaiczna, bo to nie jest chyba kwestia marketingowa, tylko rozmawiamy w gronie ludzi, którzy rozumieją otaczającą rzeczywistość. Jeżeli przez
8 lat dyskutujemy o wybudowaniu basenu i przez 8 lat się nie udało wybudować ani jednego, no to nie powiem, że przez 4 lata wybudujemy 3 i powiem bardzo uczciwie. Jeden basen pełnowymiarowy, ogólnodostępny, w którym cena za użytkowania przez mieszkańca Katowic będzie wynosiła nie więcej niż 10 zł. I to jest druga rzecz, o której chcę uczciwie Państwu powiedzieć. Dziękuję. Ja ze swojej strony nie chciałbym tutaj mówić o żadnej inwestycji, bo uważam, że no, największy problem miasta leży gdzie indziej. To jest przede wszystkim bardzo niska aktywność obywatelska jego mieszkańców. A więc ja przede wszystkim będę się starał rozwinąć te mechanizmy, które pozwolą mieszkańcom bardziej poczuć się gospodarzami swojego miasta i bardziej wpływać na to, jak wygląda jego rozwój, jakie są jego kierunki. A więc to, o czym już mówiłem wcześniej, przede wszystkim rady dzielnicowe, w każdej dzielnicy rada i to rada o prawdziwych kompetencjach. Rada, która jest takim skutecznym instrumentem kształtowania rzeczywistości, która decyduje o tym, jakie inwestycje są w dzielnicach realizowane, bo proszę Państwa, nasze pieniądze muszą być wydawane na rzeczy, których my tak naprawdę potrzebujemy i kto ma o tym decydować, jeśli nie mieszkańcy, poprzez właśnie swoje rady dzielnicowe, a więc przede wszystkim do tego będę się starał dążyć. Ja na końcu, tak jak Pan Marek zwrócił uwagę, to zawsze najtrudniej, bo tutaj już pewne hasła padły, baseny, hale sportowe, oczywiście rady dzielnic, my te rady dzielnic troszkę bardziej rozszerzamy właśnie o punkty obsługi mieszkańców, to mamy w programie, ale mógłbym powiedzieć, że jak zostanę prezydentem, to zacznę po prostu realizować mój program Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Ziętka, który jest właśnie kompleksowy na te 4 lata, być może że nie wszystko by się udało wykonać, tym bardziej, że to jest program, który jest nie podpisany przeze mnie jako umowa z mieszkańcami, tylko my go dalej tworzymy, dlatego że te wizyty, które odbywam w poszczególnych dzielnicach, dopisujemy, ten program jest otwarty, tak ażeby powstał zrównoważony rozwój, plan zrównoważonego rozwoju poszczególnych dzielnic. Natomiast nie mogę się zgodzić, padło takie stwierdzenie, że mamy super komunikację. No praktycznie mamy w tej chwili zapaść komunikacyjną, dlatego to, co przede wszystkim chciałbym zrobić, to jest właśnie zintegrowany transport publiczny z inteligentnym systemem zarządzania ruchem. Tu są pieniądze, są środki unijne. Otwarte jest w tej chwili w Gdańsku, w Trójmieście, takie dwa inteligentne systemy zarządzania ruchem. Koszt 185 milionów złotych, z czego Unia Europejska 140 milionów złotych dopłaca. To potrzeba infrastruktury oczywiście do tego, ale również i odnowienie taboru, tak ażeby cały transport był zintegrowany publicznie. Bardzo jedna obietnica. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Mamy pytania do Państwa, od gości. Tak, ostatnio kitem w Warszawie był kto, gdzie płaci podatki. Mam inne, prostsze pytanie. Kiedy ostatni raz Państwo po kolei jechaliście transportem publicznym, tramwajem, autobusem? To może tak, od Pana Ziemi. Powiem przekornie, ja jeżdżę autobusem całą kampanię wyborczą, ale chodzi nam o że właśnie tam jest, autobusy i tramwaje, chciałem pokazać właśnie taki symbol, właśnie tej komunikacji publicznej. Natomiast nie tak dawno odbyła się kampania do Europarlamentu, jeździłem tramwajami naszymi publicznymi, tymi nowymi zresztą, wspaniałymi. Wydaje mi się, że właśnie ten odnowienie taboru, tak mi się marzy, żeby właśnie wszystkie tramwaje w Katowicach wyglądały tak nowocześnie. Ale to kiedy to było? Ostatnia podróż? W sierpniu. Dziękuję bardzo. Pan Uszok? Ja ostatni raz miałem okazję skorzystać, w ubiegłym tygodniu jechałem do centrum miasta pociągiem, bo niestety z południowych dzielnic Katowic innymi formami komunikacji publicznej to jest dosyć trudne. Autobusy jeżdżą rzadko, w ostatnich latach niestety skasowano kilka połączeń. I pociągiem w zeszłym tygodniu. I dlatego ja też uważam, że te pociągi są w naszym mieście zdecydowanie ważne i w skali całego regionu. Dziękujemy. Pan Szczerbowski. Ja chciałem sprawdzić, Szanowni Państwo, w telefonie, bo jak jechałem ostatnio na Komisję Budżetu Miasta, ja zawsze jeżdżę środkiem, transportem publicznym, czyli tramwajem z Koszutki. I ma Pan mobilet. Do centrum, dlatego że mi się to najbardziej opłaca. Tam z samochodem się po prostu nie opłaca jechać, jadę dwa przystanki
i po prostu jechałem chyba solówką, bo jechałem ze swoim wizerunkiem, także wtedy na jechałem, ostatniej tak, komisji Rady Miasta. Na ostatniej komisji Rady Pan Miasta, komisji Adam, budżetu miasta. Pan Adam, tak? Kilka razy w tygodniu z pracy wracam na zawodzie, a z zawodzia tramwajem do centrum, no bo wtedy mogę się piwa napić. Pan Andrzej Zaś. Pociąg tramwaj w październiku. Marcin Krupa. Niecały miesiąc temu na Mariacką autobusem 297 z osiedla Odrodzenia. Wracałem przed pierwszą, tym samym nocnym autobusem. Nocnym kursem już. Pan Arkadiusz Górnacki. Około 3 tygodni temu, tylko niestety nie było to w Katowicach. Bo w Katowicach do najbliższego przystanku autobusowego mam 1,5 kilometra. Oczywiście można powiedzieć, że to moja wina, że kupiłem dom w takim miejscu. Tylko że dotyczy to dzisiaj już kilkunastu tysięcy mieszkańców Katowic, którzy przeprowadzili się na południe. Tam się rozrosło ze wsi małe miasto, a transport jest taki jak 30 lat temu, czyli wiejski. Pani Krystyna doktorowi. Bardzo dziękuję. No często jeszcze 16 z prętli brynowskich. W tej chwili muszę bardzo kombinować, bo jest kombinacja z autobusem. No i proszę Państwa, te bilety są za drogie. Może trzeba by dążyć do bezpłatnej komunikacji. Dziękujemy bardzo.